Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Chodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. A mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, przyjdź do nas, abyśmy dzięki dzisiejszemu słowu, nauczaniu mogli pielgrzymować, idąc wąską drogą, właściwie wąską ścieżką, i przejść przez ciasną bramę do Królestwa Niebieskiego, do życia wiekuistego. Przyjdź przez Maryję, która jest nazywana, czczona też jako brama niebios, jako droga do Syna. Szala Maria, Maria solo, mela szala beloj, Maria son, Adonai, 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 Adonai. Maria szala Maria. Dzisiejsza krótka Ewangelia składa się z trzech części. Pan zwraca się do swoich uczniów, mówiąc, aby nie dawali psom tego, co święte, nie rzucali swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały ich samych. Czyli to, co czyni Jezus, to, co mówi Jezus, On sam przecież jest święty, bo jest Bogiem. I to, co daje ludziom, jest święte, jest czyste. Jest to duchowa perła albo perły. A daje to tym, którzy są przygotowani do tego, którzy wierzą i szanują słowa Jezusa, czcząc Jezusa. Mają wielką miłość do Jezusa i do Jego skarbów duchowych, które daje im poprzez swoją naukę. Są duchowo jak ci, którzy chowają w skarbcach swoich serc te niebieskie perły, te skarby, to, co święte. To ma być ukryte w sercach. I można to dać innym, ale tym, którzy są godnie do tego usposobieni, żeby przyjąć te dary Boże. Bo Bóg chce, żebyśmy to przekazywali, co od Niego otrzymujemy. Ale ostrzega nas, abyśmy nie dawali psom i świniom. Bardzo ostre porównania, sformułowania Pana Jezusa. Pan Jezus rzadko używa takich ostrych słów, ale mówi tutaj do uczniów, żeby uważali na ludzi, którzy są jak psy albo świnie.
Czyli trzeba te skarby Boże dawać komu? Temu, kto nie jest jak pies, ale jest jak gołąbek. Temu można dać to, co święte. A perły nie wolno dać świniom, ale owieczkom, barankom Jezusa. W Starym Testamencie psy to synonim różnego rodzaju dewiacji. Świnie też różnego rodzaju symbol nieczystości, rozwiązłości. I w ogóle tego wszystkiego, co jest plugawe, nieczyste, nieprawe, bezbożne. Dlatego Izraelici tak bardzo też pogardzali właśnie tymi zwierzętami, psami, świniami. Zakazane było spożywanie wieprzowiny przez Żydów i do tej pory pobożni Izraelici nie jedzą świni. Nie można nawet dotykać tego zwierzęcia, bo człowiek staje się nieczysty. Oczywiście Pan Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy modlili się za wszystkich, za cały świat. Modlili się za ludzi, którzy niestety są jak psy i świnie. Psy jedzą padlinę, świnie różnego rodzaju pomyje. Świnie tarzają się w różnego rodzaju nieczystości, nie przeszkadza im to. To jest więc opis postępowania, działania ludzi, którzy są pełni świętokradztw, bluźnierstw przeciwko Bogu i którzy najwięcej zła i krzywdy czynią ludziom na ziemi. Oni mogą stać się, co prawda, dzięki modlitwie chrześcijan, dzięki modlitwie owiec, też owieczkami. Dzięki modlitwie tych, którzy są jak Boże gołębie, świnie mogą stać się też gołąbkami. W naturze, w przyrodzie jest to niemożliwe. Ale u Boga w wymiarze duchowym jest to możliwe. Żeby przemienić ludzkie serca, duszę, choć jest to bardzo trudne. Wymaga wiele modlitwy, ofiary, cierpienia, żeby nawrócić grzesznika. Święty Ojciec Pio często tak mówił, nie zdajcie sobie sprawy, ile mnie kosztuje nawrócenie grzesznika. Wiemy, ile ten Boży mąż wycierpiał, który był jak gołąbek, jak baranek. Dlatego trzeba uważać na takich ludzi, unikać ich, modląc się za nich, ale unikać, bo oni chcą, tych, którzy są barankami, owcami, gołąbkami, nakłonić na drogę nieprawości, zepsucia, demoralizacji, pławienia się w swoich nieczystościach. Na dodatek, jeżeli rzuca się perły między świnie, świnie podepczą to w swoim błocie. Co mogą jeszcze zrobić? Obrócić się i poszarpać tych, którzy rzucają te perły w ich błoto świńskie. Dlatego właśnie trzeba uważać na takich ludzi, bo oni się mogą obrócić przeciwko Tobie i Cię poszarpać, pogryźć Cię jak właśnie świnie. Nie rzucaj pereł między świnie. Nie dawaj psom tego, co święte, ale daj to, co święte i perły tym, którzy na to zasługują i są do tego przygotowani. Nie chodzi o to, żeby pogardzać jakimkolwiek człowiekiem. Nie, to nie o to chodzi. Ale ostrożność, czujność, rozwaga jest potrzebna. Przecież nie dasz swojego dziecka pedofilowi. To nie znaczy, że nim pogardzasz, że go nienawidzisz, ale nie dasz swojego dziecka takiej osobie przecież. Albo nie pozwolisz, żeby ktoś porwał twoją żonę, którą kochasz, do jakiegoś domu publicznego. Przecież nie pozwolisz na to nigdy. Dlatego, że kochasz swoją żonę
i chcesz ją bronić. Chronić. I tutaj to jest takie porównanie, więc nie wolno dać tego, co jest Boże, boskie, co jest piękne, co jest nieskalane, czyste, tym, którzy na to nie zasługują. I druga część tej Ewangelii jest nazywana często tak zwaną złotą zasadą postępowania, takie motto życia daje nam Pan Jezus. Co byśmy chcieli, żeby ludzie nam czynili, czyńmy to im. To jest istota prawa i proroków. Czyli jeżeli chciałbym, żeby ludzie czynili mi wszelkiego rodzaju dobro, pochodzące od Boga, związane z Bogiem, to sam to czyń. Dobro, które daje ci Bóg. Czyń ludziom, którzy są w potrzebie, którzy są najmniejsi, pokardzani przez ten świat, odrzuceni przez świnie i psy. Ty idź do tych baranków, do tych owieczek i czyń im wszelkiego rodzaju dobro w imię Jezusa. Bo to dobro, które siejesz, ono wróci do ciebie w obfitości. Ty siejesz ziarenka, a będą wielkie kłosy i będzie z tego chleb duchowy. To jest istota prawa i proroków, czyli miłość, miłosierdzie, dobroć, łagodność, ofiarność, wspaniałomyślność, czystość, piękno serca. Niech to cechuje tych, którzy żyją według prawa i proroków. Według tej nauki, którą Chrystus potwierdził, jeszcze bardziej ją, tą naukę Chrystus rozświetlił. Uduchowił. Więc przecież Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł znieść prawo i proroków, tylko udoskonalić, uświęcić, wypełnić. I trzecia część, Chrystus mówi, wchodź przez ciasną bramę. Bo wielu ludzi wchodzi przez szeroką bramę, przestronną drogą idzie do zguby, do potępienia. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Chrystus mówi, ostrzega i mówi to na pewno z bólem, ze smutkiem i trwogą. Jak wielu jest, którzy, to można powiedzieć, autostradą do zguby, do potępienia idą, pędzą. Na końcu jest straszna, przerażająca, szeroka brama, która prowadzi do zguby. Jeżeli ktoś przejdzie przez tą bramę, wpadnie w przepaść, nie będzie już dla niego ratunku. Wielu idzie, Chrystus mówi, wielu wchodzi. Trzeba się modlić, żebyśmy i my sami nigdy nie byli na takiej przestronnej drodze do zguby. Nigdy nie przeszli przez szeroką bramę do potępienia. Przenigdy. A jeżeli widzimy, że ktoś idzie taką drogą i chce przejść przez taką bramę, abyśmy go starali się zawrócić, ostrzec, że to jest droga do zguby. Tam na końcu będzie przerażające otchłań. Bracie, siostro, nie idź tą drogą. Nie przechodź przez tą bramę. Błagaj o przebaczenie. Błagaj o uratowanie, ocalenie przez Boga. Wielu wchodzi. Ale niewielu wchodzi przez ciasną bramę, która właściwie jest jak taka mała furtka w ogrodzie. Jak mało jest takich, którzy idą wąską drogą, właściwie wąską ścieżką, która prowadzi do kąt, do życia. Do życia, do szczęścia. To jest droga ocalenia. To jest brama miłosierdzia. Mało jest takich, którzy ją znajdują. Możemy dodać, a jeszcze mniej jest takich, którzy idą taką ścieżką wąską, aby przejść przez tą ciasną furtkę. Jeżeli jesteś już na takiej ścieżce do życia, raduj się i dziękuj Panu. I nie skręcaj ani na prawo, ani na lewo. Ani nie zatrzymuj się, ani się nie cofaj. Idź powoli, zdecydowanie do przodu. Na końcu jest ta furtka do życia. Przejdź przez nią.
będziesz ocalony, będziesz zbawiony. Innych do tego zachęcaj. To nic, że czasami się potkniesz, upadniesz, słabości, żałuj, wynagradzaj Panu, idź dalej. I pocieszaj także tych, którzy są słabi, ale są na tej drodze, na tej ścieżce. Razem idźmy. Wspieraj swojego brata i siostrę. Idź, ale do tego życia nie sam, z innymi. Sam nie dasz rady, potrzebujesz braci i sióstr. Potrzebujesz ich modlitwy, a oni Twojej. Potrzebujesz, aby wzajemnie sobie czynić miłosierdzie i miłość. Przebaczać sobie i znosić siebie. Aby żyć w Duchu Świętym. Aby być owieczką, barankiem i gołąbkiem. Bo na tej drodze są tylko tacy ludzie. A na tamtej drodze, autostradzie do zguby, do potępienia, niestety są psy i świnie. Jeżeli się nie nawrócą, biada im. Dlatego tak ważna jest modlitwa o nawrócenie grzeszników, którymi sami nieustannie my jesteśmy. To, że trwamy w łasce, to, że unikamy wielu grzechów i nałogów, to też jest dar Bożego miłosierdzia. Ale trzeba, żeby tutaj być zawsze pokornym, pokornym, pokornym i cichym, jak Jezus i Maryja. Na tej drodze trzeba być pokornym, na tej wąskiej ścieżce. I trzeba być wytrwałym i cierpliwym, bo miłość taka jest, cierpliwa. Wszystko znosi, wszystko przetrzyma, bo przed Tobą jest perła wiekuistego życia, bo przed Tobą jest święty Bóg, do którego zmierzasz. Warto się trudzić, warto wszystko stracić, aby zyskać to dobro wiekuiste, Boga samego. Mało jest takich, którzy ją znajdują, ale jednak znajdują i jednak idą.